Rzeszów. To w tym bloku razem ze swoją matką mieszkał Robert Kusior. Mężczyzna zaginął w Sylwestra 2017 roku. Dzień dobry. Czy pani Alina Kusior? Dzień dobry, z tej strony kłania się magazyn kryminalny 997. Pani napisała list do nas. Jak ja zgłosiłam na pogotowie, że syn ma bardzo wysokie ciśnienie, bo miał 260 na chyba 140. No i karetka pogotowa. Ja dzwonię, że proszę przyjechać, bo syn nie chce zażyć lekarstwa, bo mówi także takim już podniesionym głosem do mnie, że ty mnie chcesz już całkowicie zatruć. Ja mówię, nie Robert, ale masz wysokie ciśnienie, a trzymał się za głowę, więc ja się przestraszyłam i dzwonię na... I przyjechała karetka pogotowia wraz z policją, z dwóch policjantów. Stanęli w przedpokoju i przypatrywali się, więc chyba ci panowie mu zmierzyli ciśnienie i mówią, chłopak, bierz swoje dokumenty i jedziemy do szpitala. Więc okazało się, że na Chopina, że czeka na lekarza. I później już po czego, prawie po 2,5 godzinach dzwonię, a oni mówią tak, że pani doktor stwierdziła, że jest zdrowy, nie nadaje się na żadne leczenie i karetka czeka na karetkę pogotowia, bo karetka pogotowia ma go przywieźć z powrotem do domu. Więc ja czekałam i dzwonię, a ona mówi, no niestety, ale sen uciekł. Ja mówię, to jak to uciekł? No i po chwili przychodzi mi tych dwóch policjantów do domu i mówi, że proszę panią, syn uciekł. Ja mówię, jak to uciekł? No wyszedł ze szpitala. Ja zgłosiłam to do ktokolwiek widzi, ktokolwiek wie, do Itaki. Później po tym programie przychodzi mi policja i mówi tak, że jakiś pan tam wysłuchał ten program, że jest poszukiwana taka i taka osoba i przynieśli mi w telefonie czapkę, kaptur, czy to jest jego i dowód osobisty, cała w takiej, miał w takiej saszetce wszystko. Ja mówię, że tak, no i że to jakiś pan znalazł, to wyszedł na spacer z psem w Załężu, gdzieś koło posesji. Ja mówię tak, że no to proszę tam ten teren przebadać, bo tam są bagna, tam są zarośla. Może tam gdzieś uciekał, wpadł i wciągło go, mówię, no bo jak do tej pory nie ma niczego, no to niby to już był śnieg wtedy, no mówi, że jest ciężko dojść. Śni się pani Robert? O, cały czas. Ale cały czas, że chodzi ze mną i szuka Rzeszowa. Przeważnie tak jest.